Na białym tle zielono-czerwony logotyp. Obsługa bez barier. Bank Zachodni WBK, Grupa Santander. Młody brunet w czarnej koszuli siedzi przed komputerem. Ekspresyjnie gestykuluje do ekranu. Scena przeplata się z kadrami z koncertu smyczkowego. Brunet rozmawia w języku migowym z kobietą na ekranie. Z ekranu komputera miga młoda brunetka, doradca migowy banku. Na dole napis: mówimy tym samym językiem. Ruchliwa ulica. Na wózku siedzi około 30-letnia kobieta. Duże kolczyki w brodzie i uszach, ręce pokrywają tatuaże. Porusza się miejską ulicą, podjazdem wjeżdża do banku BZWBK. Wita ją uśmiechnięta pracownica. Na dole napis: wyrównujemy szanse. Około 35-letni blondyn spaceruje po parku. Mija ludzi siedzących na ławkach. Ludzie są niewyraźni, a obrazy rozmyte. Dociera do kawiarni. Siada na wygodnej kanapie. Loguje się do banku używając tableta. Ruchem palców powiększa obraz. Mężczyzna przegląda witrynę, na dole napis: powiększamy możliwości. Elegancka kobieta w ciemnych okularach idzie po parku. Prowadzi ją pies przewodnik. Kobieta ma jasno-beżowy płaszcz i wrzosową apaszkę. Razem z psem przechodzą przez ulicę. Podchodzą do bankomatu. Na ekranie napis: wsłuchujemy się w potrzeby. Kobieta zakłada słuchawki, samodzielnie obsługuje bankomat. Na ekranie napis: cztery powody, aby bankować z Bankiem Zachodnim WBK. Pierwszy powód wyjaśnia Tomasz Smakowski, tłumacz języka migowego. Siedzi przy biurku i miga. Osoby głuche nie mogą zadzwonić do oddziału ani na zwykłą infolinię. Niesłyszący słuchają oczami, a mówią dłońmi. Bank Zachodni WBK jako pierwszy w Polsce uruchomił usługę dla osób niesłyszących w polskim języku migowym w kanale wideoczat. Mówi Izabela Sopalska, Kulawa, Warszawa. Bariery architektoniczne występują wszędzie. Na szczęście jest ich coraz mniej. Już widać pozytywne zmiany. Iza jedzie podjazdem dla wózków w stronę banku. Bank Zachodni WBK rozwija sieć oddziałów bez barier. 145 oddziałów jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Mikołaj Rotnicki, Utilitia. Ktoś mógłby powiedzieć, że nigdy nie będę 100% użytkownikiem internetu. A ja widzę coraz mniej przeszkód i coraz więcej stron, które chcą, bym je zobaczył. Serwis BZWBK24 Internet dopasowuje się do potrzeb ludzi z dysfunkcją wzroku. Jolanta Kramarz, Fundacja Wismajor. Od dziecka wierzyłam, że niemożliwe bywa możliwe. Nie myliłam się. 253 mówiące bankomaty Banku Zachodniego WBK dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Na ekranie informacja. Razem tworzymy bank bez barier. Obsługa bez barier. Bank Zachodni WBK. Grupa Santander. Partnerzy: Polska bez barier .org, Wismajor, Utilitia oraz Fundacja Muzyczna Amadeus. W realizacji filmu udział wzięła Agnieszka Duczmal i muzycy Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus.